6 października, 27 niedziela zwykła. Z Ewangelii Świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Wówczas Jezus rzekł do nich. Przez wzgląd na zatwardziało z serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą już oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Analizując bardzo ostrożnie słowa dzisiejszej Ewangelii, można powiedzieć jasno i wyraźnie, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. To znaczy... Człowiek przeżywa pełnię swego człowieczeństwa w takim nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i kobieta, rodzina, wspólnota. Bóg to łączy, Bóg błogosławi. I dzisiaj potrzeba właśnie takich rodzin, takich małżeństw, które pragną to swoją miłość, swoją relację. Zakorzenić w tym fundamencie Bożej miłości, Bożej łaski. To jest ta siła, która nic nie rozerwie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Bóg to, co złączy, będzie trwałe i silne. To tylko ludzkie łączenie, ludzkie myślenie, ludzkie pragnienia często są bardzo kruche, słabe, i dlatego często, kiedy myślą małżeństwa po ludzku, po swojemu, nie mogą dotrwać, bo nie ma w niej relacji Pana Boga, bo nie ma w nich, w nich żywego Boga, który będzie ich treścią. Ja nie mówię, że małżeństwo, w którym nie będzie Boga, będzie niedoskonałe. Ale ta doskonałość wypełni się wtedy, kiedy zaproszą do swojego życia, do swojej rodziny, do swojego małżeństwa, swoich najbliższych. Dlatego prośmy, aby. Wszystkie rodziny były wypełnione Bożą miłością, ufnością, wiarą, aby budowały swoje życie właśnie na fundamencie Pana Boga, na tym, co jest siłą Bożą, siłą miłością, bezgraniczną, bezinteresowną. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże! Do zobaczenia już jutro.